Cześć, witajcie serdecznie. No to wchodzimy do naszego ostatniego bosika w tym levelu zimowym. No musi paść. Zobaczymy. Ciężki jest. Ja sobie teraz wziąłem zaklęcie. Spróbujemy na tym zaklęciu sobie zagrać. Co ja mam? Gdzie te zaklęcia? Dobra, tutaj nie ma tych zaklęć. Tutaj są. Wziąłem sobie spajacz zaklęć, dokładnie. Nie mam w ogóle go dopakowanego. On zamiast uruchomienia jest po prostu. Nie mogę innego wziąć, no ale zobaczymy. I to mi dodaje, nie wiem na jaki czas, ale na minutę na pewno. Dodatkowo obrażenia, no nie wiem, spróbujemy tym polecieć, no. Wchodzę. Nie ma co gadać, trzeba go rozwalać. On ma tam pewnie kilka faz, no ale idziemy. Poprzednim się nie udało, raz próbowałem. Także lecimy teraz. Wziąłem właśnie spajer zaklęć. Zobaczymy jak to działa. Aha, super. Jeszcze żyje? Dobra. Uciekamy. Ale mocarny jest. No super, pięknie poszło. Jak nie, to wrócę do naszego spowolnienia, bo inaczej to... No ale tak próbuję, nie? Tym. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Nie jest taki trudny, ale tam zobaczymy co dalej, nie? Żeby przejść do drugiej fazy. No to jest ostatni bosik w tej lokacji, więc... Aha, dziennik zobaczymy, ile tam mamy. No, to będzie końcówka. Postacie... Ja tam jeszcze żabkę zabiłem w lesie, tam była jeszcze ukryta żaba. Może jeszcze jakiś jeden został, no ale będzie końcówka już. Tu jak się pokona, będzie do końca, postacie pewnie wejdą jeszcze, zobaczymy. Także chcemy się dostać do rozdziału czwartego. Trzeba go pokonać, żeby to zrobić. Ale co to dla nas i dla naszego małpiego króla? Damy radę. Stamina, ale dobrze idzie tym, okej. Dobrze jest, dobre obrażenia. Ach, szkoda. Ale moc, niezły jest. No niestety, tak to wygląda. Trzeba coś zmienić, może
do mnie uruchomienie jednak, no bo to nie działa na razie tak dobrze. Niby dostaje duże obrażenia, ale on ma tyle HP. No jeszcze raz spróbujmy. Dobra, te pioruny trzeba unikać. No dobra, teraz ekstra. No i co teraz? Kolejna faza, nie wiem. Czy nie? No na pewno. Co jest grane? Znowu zginąłem? Nie no, chyba tak musiało być. Co jest? Znowu teleport? Ale tu bossowie. Nie no, to jest zrobione kapitalnie. Dobra, pewnie druga faza, nie? Na pewno. No dawaj, dawaj. Ten mały nasz walczy z nim. Z tą małpą. Dobra, on już był. Spokojnie, on już był. Idiot! That trickster caught you too. Złapał. Przeklęty worek. Nurturing such evilness. Yellow brow must have woven Wukong. Dawaj razem, pomóż mi. Żółto brewy. Join me. Let's fight. Okej, lecimy. Boots makak, dobra, on już był. Spokojnie. Not the
Nie, nie. No, połowę, ale my nie mamy energii. Dobra, mamy cię, skubańcu, mamy cię, tak jest. Jest. Wow, no dobra, to jest okej. Okay. Tylko co teraz? No i co? To już jest czwarty akt? A gdzie ja tam? Nie no, tutaj jakieś kurcze czarowanie. Do worka ja wpadłem dopiero. Let me quench your thirst for blood. Nie no, tutaj bossowie to, a nie wiem co tu się dzieje. Boss 15 minut jeden, gdzie tam pół godziny? W sensie animacji samej, wstawek. No nie chcę go tu bić 2 godzin, bo to nie uśmiecha mi się. Chciałbym wcześniej go pokonać i być w akcie 4. No co tam małpko, no idź, to jestem ja? Przecież to nie ja jestem. O, teraz dostałem tą postać, aha. Dobra, idę nim. O kurde, no mogę walczyć z nim? Ten to skacze jak małpa dopiero. O kurde, mam miecz. Ale jazda. Gdzie tu iść? Tu ten bydlak, jak to wygląda w ogóle? Nie no, gdzie ja wszedłem? Do tej świątyni, do środka teraz, tak? Ale tutaj to... Tych posążków. Nie no, to klasa wygląda. Niesamowite. Nie wiem w jakiej grze. No God of War mi się przypomina te zbliżenia, nie? Trochę tak, ale to wygląda. Aha, tu jest, dobra. Fajny atak. Ekstra.
Kurczę, jakie tu mogą możliwości być w tej grze. No nie wiem, że taki miecz będę miał. Zaskakująca gra. Cały czas jest do przenoczy powoli, bo akurat w tym zimowym chapterze, ale to co się dzieje tutaj, to... No i co? Mogę nawet unikać. Dobra, idziemy dalej. Dobra, chyba na dół muszę zejść. Mam nadzieję, że od tego miejsca będę zaczynał, bo nie chcę od początku samego. Oby. Ale jazda. No to Devil May Cry teraz zrobili z tymi skrzydłami. Ostateczna Nirwana, co on tam gada? Dobra, chyba tędy. Przyszedłem dołem. No jestem tą małpą, nie? Normalnie inna postać. Dobra, no i co? Chcę wyjść stąd. O kurde, walczę z nim, o ja! Dobra, zobaczymy. Dobra, mam swojego, okej. Ale błąd. No pani! Luzik, on nie będzie taki trudny, to nie. Tylko co on robi? W ogóle co on robi? Dobra, zrobimy to na chwilę swoje. No i co? Dobrze idzie chyba? Czy nie? Chyba nie. How can mountain magnificence? Dobra, teraz to się wkurzył. Trzeba będzie uciekać chyba. Odpalę chyba to. W ogóle zdążyłem? Nic nie zdążyłem zrobić. Co to było? Dobra, gramy. No niestety, zginąłem. Kurczę, za pazerny byłem. Nie, no tu trzeba poczekać chyba. Dobra, teraz tylko odkąd. No nie wiem, że od samego początku tego. Niemożliwe. To ile ten gościu ma faz? Cztery fazy? Był pierwsza faza, później worek. Dobra, odtąd. Jest dobrze. Jest dobrze. Tu już jest ok. Tu możemy grać. Dobra, spróbujmy odpalić normalnie. To, spajacz zakręć i na spajaczu polecimy. Zobaczymy jak to działa. Dobra, tu mu nic nie zrobię, wiem. Uciekam, nie wiem gdzie. Może tu. Tak dostałem. Super. Pięknie o to chodziło, bardzo dobrze, dobry jest ten spajacz. Bardzo dobry, bo go cały czas przełamuje. Pięknie. Damy radę, spokojnie, on nie jest taki już teraz trudny. Ale to jest trudne, on ma to... Kurczę, złapał mnie. Or
Nie no, panie Buddo. Trzeba cię załatwić, bo to jest... Co to jest w ogóle? Co on robi? No i co, to jest koniec? Ile mam energii? No tam, koniec, dobrze jest. Spróbujmy, dobra, dobrze idzie, bardzo ładnie idzie, kurczę, tutaj błąd. Ajeja, ale bije tym. Ale dobra, spokój, jest dobrze, spokojnie. Damy z nim radę. Już niedaleko. Tylko to jest wkurzające. Niestety, ale dobra, przeżyliśmy. Pi i jedziemy. Gdzie jesteś? Tu jesteś. No to kończymy z tobą. Ale to jest dobre. To jest rewelacyjne. To zaklęcie. Kurczę, znowu teraz dostałem na pewno. Tak. No nie wierzę. Ale gram dalej, bardzo dobrze, gram dalej. Muszę łyknąć! Kurczę, czyli on ten atak ładuje i na całą arenę prawie idzie, dobra. Takie ma to AOE, kurczę, szkoda. Ale zaraz padnie, musi. Teraz już było blisko. Biorę cały czas ten czar, bo to jest dobre. Próbuję go cały czas tym swoje zaklęć. Naprawdę niezłe to jest. Od razu odpalę i gram na tym. Teraz nie dostałem. Bardzo ładnie. Za to teraz dostałem. Teraz też niestety. No ale dobrze jest. Idzie bardzo dobrze. Jest okej ta pierwsza faza. Dużo tylko nie stracić apteczek. Dobra, tak trzeba. Kurczę, zabrakło pół sekundy pewnie. Skubany. Dobra. Jeszcze raz. Będzie dobrze, tylko jeszcze może z 2-3 próby. Maksymalnie sobie tyle daję. Teraz normalnie zagrajmy, zobaczymy jak idzie. Yeah.
I na niego! Chmara! A, główka poszła? Słabo, ale poszła. Dobra, ta faza musi taka być. No i co? Uciekłeś mi? Mało masz, mało masz! Kurczę, dostałem. Nie mogłem się ruszyć. Dobra, ale to o to chodziło. Okej, okay, dobra, spoko. Dobra, dobra. Czyli daleko trzeba być, dobra, w porządku. To jest masakra, nie wiem co zrobić. Kończysz, dziadku, kończysz, tylko mnie nie złap. Kończysz. Po tobie. Normalnie po tobie, dziadu. Jest dobrze, a będzie lepiej. Jest dobrze. Po tobie, dziadku. Dobra, nie mam apteczki, co robić? Nie wiem, nie tu! Nie tu! Kurczę, uciekłem, dobra, ale... Co jest? Co jest? Kurde... To jest znowu to, no to dostanę, no to dostanę, normalnie, kurczę, no! Ach... Ale już teraz będę wiedział. Ciężki, ciężki, ale taki kilkufazowy i trzeba wiedzieć co zrobić. Jak on robi ten atak, to musisz uciekać na drugą arenę najlepiej. Jeszcze raz tym zagramy, zobaczymy. Dobra, tak musi być. Okej, druga faza. Dobra, uciekłem. I co? Tu będzie strzelał? Luzik, przecież łatwiej jesteś. Dawaj, 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 teraz. Okej,
Dobra, idzie, dobrze idzie, dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo ładnie. Tak ma być. Bardzo dobrze. I tak go ciechamy. Tylko teraz, teraz. To musiało tak być, dobra. No i to ostatnia faza, tak? No ty. Dziadu latający, no. Rozpykam cię, spokojnie. Kurde, błąd. Dobra, to jest to. No uciekam, uciekam, uciekam. Chyba dobrze. Chyba dobrze. Dobrze. Zdążyłem. Dobrze. Udało się. Ale fart. Ale tutaj jest jakaś masakra znowu. Luz, luz, luz. Luzik. Po dziadku. No bo nie uwierzę, że nie. Dobra, do widzenia. Wcale nie był bardzo trudny. No ale trzeba było, rozpracować trzeba było. Elokwentny nonsens. Opasły mnich Polek, gdy mówił za dużo. Kolejny chapter, jesteśmy. Brawo. Udało się. W nie najlepszym stylu, ale też w nie najgorszym. You shall fall by their hand. I, Yellowbrow, fight solely for myself. I haven't lost. Uciek na jezioro. I will not lose. No ucieknie. Normalnie uciekł. To jest to jezioro, co z tym smokiem na początku. Załamie się. No tak. Sumo. 250 kil. Załamał się lód. No okej. Oglądamy historię. Jesteśmy w czwartym rozdziale. This rogue stole my seed sack and fled here. With Wukong's relic, he made it a soul-snatching vessel. He also took my look and my name to trick his old foes into vengeance. You potbelly! I should have figured out it was you! Teraz razem się bawił. Forgive my little deception. Stolen once, I buy it. Stolen twice, I doubt it. Your doubt is fair. I shouldn't have underestimated his nerve. I meant to subdue him myself, but you two were swifter. Fortune favors you, Bajie. But I see great potential in this young one. He might just be... the right monkey. Enough of this empty talk. I don't care if Yellowbrow drowns in the lake. We can't have Wukong's relic sink with him. No właśnie, on ma relikwie, tak? For that, pray, lend me that relic of yours. Fajny gość, tylko te uszy. Wyłowi sobie wędko. No taka złota rybka, to ja rozumiem. I 7 życzeń.
O, teraz ta fajna opowieść. Kreskówka. You tarried in the mortal world for a good while, didn't you? Speak clearly. Once again, I proved it to you, Jinshanzu. You chose a means to an end, not to a proof. You sow chaos in hearts just for the sake of winning. How absurd and pathetic. If not for winning, why debate over means and ends? No dobrze, zaczynamy czwarty. Ale opowieść. Świetnie powiedziana ta muzyka. Merely named himself a sage, yet this altar boy dared to found his own faith and proclaim himself Buddha. Your faith is firm and will unwavering. You resisted his lures,
All those who were high and mighty found their minds lost and their faith stained. But was it truly because of their devotion to Yellowbrow? As you braved ice and snow, did the stench of shattered ego reach your nose? Właśnie, relikwia trzecia. Kurczę, to dopiero normalnie połowa gry jest chyba. Potwierdzam. Dobra, ekwipunek, co my tu mamy? Możemy wybrać, nie? Tylko co? Trwały aromat. Porzucanie zaklęcia. Krąg ognia na krąg ognia, a to... Niezwyciężoność uniku. No i nie wiem, to jest taka... Bardziej na zaklęcia. Krąg ognia. Wezmę to ostatnie, nie wiem. Dziennik, ile tam? Postaci, jedną postać tylko nie odkryłem. Dobra, spokojnie, jedna to. W lesie chyba, tak, w lesie tam było chyba coś. Mogłem przeoczyć. Także tutaj stówka też będzie w tym rozdziale. Bardzo fajnie. Było coś, jakąś postać ominąłem. Jedną, będzie dobrze, ok. Ekwipunek, mamy sporo rzeczy nowych, jakieś recepty też na napoje. Dobra, w porządku. Tutaj mamy co jeszcze? Jeden punkt, to na razie nie. Można lecieć dalej, następny rozdział. Czwarty. Różowe policzki, siwe włosy. Kurczę, normalnie przedstawienie jak w tym filmie Tarantino. Co to oznacza? Różowe policzki, siwe włosy. Różowe policzki to może być świnia. Świnia na talerzu. No zobaczymy. My friend, not gold. Gold my ass. My bones are cracking from lugging this load. Step it up. I gotta catch that feast on time. Hear me out. They say that hag has a quirky ways. Eat Caesar's wedder mate, then devour him. Once our lady brought her a wedding gift, a mirror. A past echo. Which? The past echo. The lady often speaks of it with regrets. I wonder why. Let me finish, will you? The hag got the mirror and looked into it. And for no reason at all, she threw it away. That soured our lady's mood. She stopped visiting since then. Gibbering and jabbering. Couldn't even catch a wink of sleep this whole time. What? Who's in there? How dare you spoil the gift from her? Who's that? Dobra, jesteśmy z nim tutaj też. Niedobry. Śmieszny, śmieszna postać, ale fajna, przyjazna. No place to find peace these days. Hey, lovely. Why don't you come down and join us? On się w skrzyni przemycił. O, kobiety będą. Leaving so soon? Why the shyness? No dobra, zobaczymy. O, taka wioska będzie. Jak w Sekiro, wioska Mibu. Podobne. Nawet fajna. Lokacja już widzę. Trochę do Niocha dwójki też w początku nawiązuje. Podobna całkiem. Tutaj też można iść, kurczę, normalnie.
Cofam się, lepiej wszystko zobaczyć, bo później... Zero, tutaj też jakieś questy na pewno. Zrobimy. Spokojnie. Kwiat nefrytu, pachnący, nie wiem czy to było. To było. Keeping the finest finds for me? Oh, that's hurtful, kid. Buscalanxi. Ta, też kilkanaście razy trzeba ich uderzyć. Mocni. Dobra, Spire zaklęć, lecimy. Dobra, skrzynka jest duża. No ale fajny będzie level, już widzę. Ciekawe, czy tak rozległy teren też? Czy może korytarzówka bardziej, jak w Sekiro wolałbym? No, zobaczymy. Co jest? O kurcze. Pajączki chyba. Pajączki. No, lewo z pająkami to jakieś katakumby pewnie. Podziemia. Pajączki muszą być w takiej grze, no pewnie. Dobra, liście z zimnego żelaza. No przecież to już było. Fajnie. Skoczyć nie da się. Na górę gdzieś. Dobra, tam jakieś przejście. Cały czas coś mi pika. Pik, pik, pik. Ale to chyba dlatego, że jestem w tym trybie, nie? W tym spajaczu zaklęć. Nie wiem, pik, pik cały czas słyszę. Na schłapkach. Dziwne. Tu górą mogę. Normalnie nie och lokacja, no. O, tu jesteś. Ale
tutaj wychodzą z boku. Mały mi trochę pomaga, ale słaby jest. Kurczę, jakiś owad, co to jest? Żółk jakiś? No będą owady w tej lokacji chyba. Owadopodobne. Dobra, luzik. Dobrze idzie. Tu też przejście. Tutaj też. What could this be? Something I won't miss for sure. Kurczę, w sieci normalnie. Unieruchamiałem sieci, pojęcie. Dobre. Dobra, zobaczmy dziennik. Spokojnie. Zobaczmy dziennik. Ile tutaj mamy do roboty? Czy będzie to dłuższa lokacja niż tamta? Chyba nie, no przecież niemożliwe. Co? To jeszcze nie jest coś cały czas dalej? Aha. Miejsce medytacji. O, właśnie, tu jest pokazane, nie? To. Kurczę, nie wiem. Nie, to nie, miejsce medytacji to nie to. Portrety. Dobra, to chyba nie wiem. Czy to jest ta lokacja? Gdzie te lokacje były? Wszystkie w dzienniku. No nie wiem. Mądrość. Nie umiem tego znaleźć, nie wiem. Medytacji. To wiem, no dobra, super, nie, ale... Te wszystkie rzeczy, co zebrałem. Pomniejszej okej, no nie wiem, chyba to wszystko jest tak pokazane, ale to było... Cały tamten chapter, nie, że jednego im brakowało, nie mogę teraz tego zrobić. Dobra, idę dalej. Dobra, wzmocnione granulki, poskromienia tygrysa. Węzeł nicości zawsze się przyda. To jest też do broni lub zbroi. Chyba do zbroi. Idziemy. Trzeba eksplorować takie zaułki. No tak, to było tutaj z dołu, nie? Okej, wszystko się łączy ładnie. Dobra, do ogniska jakiegoś. Także początek chapteru 4. Na razie jest łatwo. Do pierwszego bossa. Zobaczymy. Yeah.
Ale wyraźnie trudniej jest. Trudniej się już walczy. Są mocniejsi. Z każdym chapterem przeciwnicy są mocniejsi. Dobra, ten zatruwa. Nie wiem co to było, ale... Nie wcelował. Ale mocny. Dobra, spokojnie. Rafinowany już piasek żelazny. Nieźle, nieźle. Ostro tu będzie, już widzę. Już widać. Latające, strzelające. Upierdliwe. Dobra. Ty sobie poradzisz chyba. No i luzik, fajnie. No, mam ognisko, pięknie. Tylko pilnuję, ta wrona jest mocna. Trzeba uważać. O nie, to nie wrona, myślałem. Inny demon. Dobra, spokój. No, można odpocząć. Także ciekawy level się zapowiada. Bardzo fajnie. Zobaczymy jacy bossowie. Wytwarzanie, coś tam nowego. Wytwórz pancerz? O kurczę, ale czad. Co mamy? Nowy pancerz. Koszula wyszywana złotem. Czy ja mam od razu to brać? No raczej, bo to ma 70, nie? 50, no pewnie, chyba tak. No to jest taki pierwszy pancerz, nie wiem, no chyba wezmę go. Złota nić, nie wiem, czy to będzie bardzo trudne do zdobycia, czy nie. No ale biorę ten pancerz, biorę, bo... Widzę, że tu biją mocniej, tu już trzeba być mocniejszym. Buty mamy te, ale może być... No właśnie, mogą być te i nie mam nic. Dobra. Legendarne tu trzeba mieć na sobie. Dobra, w porządku. Będzie ok. Trzeba się przygotować i... Jak wyglądamy teraz? No, może być. Dobrze, no to ja na tym tutaj zakończę odcinek. Oczywiście serdecznie zapraszam na następny. No i lecimy z rozdziałem 4 dalej. Ale w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!